W ręce wałbrzyskich policjantów padł 41-latek, który jest podejrzany o kradzież pieniędzy ze sklepowej kasy. Grozi mu do 5 lat więzienia. Jak wynika z informacji policji, mężczyzna kilkakrotnie wypłacił sobie pieniądze ze sklepowej kasy. W miejscu, w którym pracował, w sumie ukradł 2,5 tysiąca złotych. Mężczyzna wpadł już w ręce policji, został zatrzymany w swoim mieszkaniu przy ulicy Drzymały w Wałbrzychu. Policjanci udowodnili 41-latkowi, że będąc kierownikiem sieci sklepów znajdujących się na terenie Wałbrzycha i mając dostęp do kas sklepowych, dokonywał zwrotu towarów, których nie miał i łącznie wypłacił sobie 2,5 tysiąca złotych. Mężczyzna przyznał się do popełnionych czynów i złożył wyjaśnienia. Podejrzany stanie teraz przed sądem, grozi mu do 5 lat więzienia.